Cześć, siemanko, z tej strony Muzyka TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale, teraz Mata / Polak GBP Heavy. Wpadło to o północy na wszystkie portale streamingowe, mamy 18 w momencie nagrywania. Ja tak długo zwlekałem z nagraniem tej reakcji, bo mogłem to nagrać wcześniej, ale ja myślałem i żebym przekonał, że będzie jakiś klip, ale już jest późno, więc nie wiem, czy będzie klip dzisiaj, czy w ogóle będzie, więc odbijam. I po prostu sprawdzę sobie stricte kawałek. Ja tak na te klipy rzadko zwracam uwagi. Shoutout do wszystkich clipmakerów, którzy czują się oburzeni. Ale no, sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wygląda. Szansa, że jest po angielsku ten kawałek. A wiecie, ja tam sobie czasami lubię coś pod angielszczyźnie, na kawałkach, więc, znaczy na kawałkach, na odcinkach. Więc wiecie, jak to czasami bywa, nie? Zobaczymy, jak ta dykcja, bo ta dykcja zawsze u Polaków, u polskich ziomali, co po angielsku nawijają, jest mega ważna, nie? Że wiesz, że jak to clean brzmi, to jest naprawdę fajnie, a czasami jak Polacy po angielsku próbowali nawijać, był ten taki odsetek polskości w tym wszystkim, wiesz co chodzi? Ja tak często miałem, co nie? Jak sprawdzałem jakieś tam numery, no i co? A! Ja kończę studia, widzowie, kończę studia, angielski biznes, ja mam lekcję fonetyka, więc jestem kimś, kto może tak naprawdę stanąć i wziąć tą odpowiedzialność za sprawdzenie tego kawałka. Nie no, śmieję się, każdy ma swoją opinię. Lecimy z tym. A! Jeszcze jedna rzecz, sorry, że tyle gada, na pewno nie było odcinka. Młody West miał kawałek ciężki, teraz jest heavy. Oczywiście Młody West, Goated, Inspiracja, Type Sheet. A druga sprawa, Lil Uzi Vert też miał chyba heavy. Ale, no nie wiem, taki fun fact po prostu, nie? Taka ciekawostka MTV i lecimy z tym. Mata, Polak GBP, heavy, let's go. Okej, okay, takie poczapowane voxy, ala... Ala Clams Casino, A$AP Rocky, Type Sheet piosenki, okej. Okej. Ej, fajne, ja lubię te takie efekty, że ten beat nie jest taki, wiesz co chodzi, straight. Od góry do dołu cały czas taki sam, tylko że jest taki, wiesz co chodzi, pociachany. It's getting heavy. I don't think they're ready. Nah, you don't have to get it out. Get it, but my doom, my. Kurde, to jest polski Central C, stary. Wiecie, że o tym myślałem często? Że polski Central C powinien wjechać do Polski, widzowie. Że styl Central... No, że to nie jest taki totalny Central C. Ja wiem, że to jest taki UK styl. Kto tak myśli, kto myśli inaczej, kto myśli tak samo. No, jakby wiecie, co ludzie to opinii, ale to jest taki wjazd a la Polish Central C. Aż chyba wjeżdżam w dresa zaraz i w backhata, nie? Że się poczuć jak on wjeżdża. O, od razu lepiej, widzowie, od razu lepiej. Myślę, że teraz będę mógł to przyswoić dwa razy mocniej, nie? Swear. It's getting heavy. I don't think they're ready. Nah, you don't have to get it out. Get it, mama, do my damage. Spróbuj to kurwo przeżyć. Mam broski od Cambridge, na rodzinę ma zjeżdżać. Przestanę godzinę. Ej, czuję to, widzowie. Ten angielski może jest taka, bym powiedział, nuta polskości w tym wszystkim, ale to wydaje mi się, że to tylko wydobywa się z ucha polskiego słuchacza. Fajnie, że idzie worldwide i robi muzykę, wiecie o co chodzi, dla wielu tak naprawdę innych jeszcze społeczeństwa za Polską. Fajnie, że próbuje, to jest zajebiste w tym wszystkim. Jednakże jest dużo artystów, którzy nie są jakby, wiecie, że angielski nie jest ich pierwszym językiem i nawijają po angielsku. Wydaje mi się, że to tylko przez to, że ktoś jest Polakiem, trochę to tak wybrzmiewa bardziej, bo na przykład Young Lean nawija po angielsku, też nie ma pierwszego języka angielskiego, czy tam Tommy Cash i to też jakoś nie wybrzmiewa. Wydaje mi się, że to jest kwestia przyzwyczajenia, ale na razie mnie to buja, tak szczerze, na razie mi się podoba. It's getting heavy, I don't think they're ready, nah, you don't have to get it out. Get it, mama, do my damage, spróbuj to kurwo przeżyć. Mam broski od Cambridge, na rodzinę ma zjeżdżać. Przestanę godzinę kadęć. Mata, słucham Maty, dopóki nie nawinie o to, że jego ziomek jest Cambridge. Nie no, śmieję się, ale już nawinął o tym kiedyś, nie? Chyba z trzy kawałki? Chyba było coś takiego już. Kurwo przeżyć. Mam broski od Cambridge, na rodzinę ma zjeżdżać. Przestanę godzinę kadęć. Ale ile nam mile, to ile nam mile. Mam was. Ej! To serio brzmi dobrze, może to jest drilluweczka. Ja od drillu odbijam, ale to nie jest taki drill uliczny, wiesz co chodzi? To jest taki melodyczny drill, jak you know what I'm saying, like obsessed with you by Central C type shit, you know what I'm saying guys, like this type of song, you know? This type of song, like melodic drill about emotions and shit, you know what I'm saying, like I mean it's solid though. Ale ile nam mile, to ile nam mile. I'm pushing the limits jak Atlas, mam was, spróbuj mnie złapać. Dam czas, ci dam czas, I'm a motherfucker. Lecę z Polski do Anglii zrobić ciebie bibi. Lecę z Polski do Anglii zrobić ciebie bibi? Lecę z Polski do Anglii zrobić ciebie bibi. No niezły miał ciśniok, tak szczerze, nie? Ciśniok po śląsku to jest taki...
że mu się mega chciało, nie? No mi by się nie chciało na przykład pojechać z Rudy Śląskiej do Katowic za to 15 km, ale niektórzy mają inny mindset, nie brachu. I'm the motherfucker. Lecę z Polski do Anglii zrobić TVP. It's getting heavy. Came to London from Poland, she do pole dance in front of my face. Yeah, that was hard, bro. What? It's getting heavy. Came to London from Poland, she do pole dance in front of my face. Kiedyś Soho, dziś Soho, this house don't love you, they love. Ej, to mi się bez podobało, ej. She came from England to Poland and she doing pole dance? He said? Że ona mu kręci na rurce, przyjechała z daleka? Type shit? Don't from Poland, she do zrobi TVP. A Poland się mi czy Poland? Poland, you should say Poland. Nie no, śmieję się akurat. To jest beczka. It's getting heavy. Come to London from Poland, she do pole dance in front of my face. She do pole dance in front of my face. Ja będę on tłumaczył, like she dance on the rurka, you know? Przed jego twarzą, nie? Kręci dupskiem. It's getting heavy. Come to London from Poland, she do pole dance in front of my face. Kiedyś Soho, dziś Soho, this hoes don't love you, they love my cash. Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. Bro, oh, stop. Come to London from Poland, she do pole dance in front of my face. Kiedyś Soho, dziś Soho, this hoes don't love you, they love my cash. Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. I mean, tej takiej fluency mu trochę brakuje, mi się wydaje, że to jest takie... O, to jest taki przykład, jakby zaczynał nawijać po polsku i często dykcji brakuje, co nie? Ja mu tego nie zarzucam czy coś, ale wydaje mi się, że jak wchodzisz na inny język, to też musisz tą dykcję wyćwiczyć. I tutaj on tak dykcyjnie nie nawinął tego najlepiej, że jakoś nie umiałem go skumać, co on tu nawinął. Czy tam hobo? Czekaj, jeszcze raz skupka. This hoes don't love you, they love my cash. Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. I'm on my way, yeah, I'm on my way. Wait. Because my bros are modern friends. Soho, this hoes don't love you, they love my cash. Was a hobo, but no more, because my bros are modern. I was hobo, but no more? Like, byłem żulem, ale już nie jestem? Coś w tym stylu? Soho, this hoes don't love you, they love my cash. Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. Because my bros are modern friends. Okay, I got you. So, like, był żulem, ale... Czekaj, jeszcze raz, bo sorry, że ja to stopuję, ale jakoś chcę to skminić, co ja tu chcę powiedzieć. Come to London from Poland, she do pole dance in front of my face. Kiedyś Soho, dziś Soho, this hoes don't love you, they love my cash. Okay. Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. Was a hobo, but no more. Because my friends are modern friends, so like... Byłem żulem, ale już nie jestem, bo moi ziomale są nowocześni i... No i pewnie chodzi o to, że są po prostu, nie wiem, bardziej grzeczni, nie wiem, dojrzali. I don't know, że nie imprezują mi w ogóle, ale ciekawe to jest mega dla mnie. This hoes don't love you, they love my cash. Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. Because my bros are... ja myślałem, że on powiedział modern friends. Nowocześni znajomi. But he said, because my bros are modern friends. Czyli z friendsami pił, melanżował, he was a hobo, że był żurem. Jakby w tym, tak mi się wydaje. But my bros are over them. So it's like, jego bracia są ważniejsi do nich i musiał się zmienić. Żeby być tylko dla nich, a nie dla tylko kolegów, tylko dla swoich braci, przyjaciół. I guess. I'm on my way, tak zabrzmiało, tak mega pyle, wiesz o co chodzi? W sensie myślę, że ma to potencjał i są momenty bardzo fajne. Ale jak poszlifuję ten angielski, to będzie śmigać fest. I'm on my way, yeah, I'm on my way. Fest European shoe, boremy villa tu. Jakoś tę polskość mi kuje? A dobra, słucham, nie będę się jakby raził tym, bo wydaje mi się, że to też jest przez to, że ma takie zderzenie with reality, you know, like heading the reality, że trochę pierwszy raz jakby słyszę go po angielsku, wiesz o co chodzi? No może nie pierwszy, coś tam przewijał po angielsku kiedyś na jakichś trackach, jaka zwrotka była. Ale... No nie wiem, no muszę się... Czekaj, ja muszę tak posłuchać dłuższym ciągiem, czekajcie. Czy to jest sketchy? Was a hobo, but no more, because my bros are modern friends. I'm on my way, yeah, I'm on my way. Fest European shoe, boremy villa tu. Gdzie moja ksywa dosłownie zabija, gdzie moja ksywa zabija. Okej, okay, first European shoe, czyli chodzi o to, że on te kambusy Adidasy dropnął, nie? Buciki. Widziałem, spoko są. Według mnie overhated, Polaki tak będą hejtować wszystko tak naprawdę, co wyjdzie nowego, bo ktoś odnosi sukces. Ja wiem, że może się komuś podobać mniej lub nie mniej, ale jestem zdania, że nawet jak ci coś nie podoba, ale ktoś zrobi historycznie dużą rzecz, można mu pogratulować i przez jakie gówno. Tak uważam, ale no jak po polsku wierzę, to od razu to brzmi bardziej clean. Jakby im dykcja i bardziej musi...
jakby fonetik, wiesz, wymowę fonetyczną troszkę, bo momentami jest tak surowo. Wiem, że wy pewnie tego jakby nie odczuwacie, ale przez te studia, przez to ile kułem tej fonetyki, tego wszystkiego, tej wymowy, wiesz, ludzie mają to w dupie pewnie, jakby pewnie gadam sam do siebie teraz tak naprawdę, nikogo to nie obchodzi, ale jakoś ja jakoś bardziej to nie wiem. Jakoś bardziej mi to wybrzmiało, wiesz o co chodzi? Boremy wila tu, gdzie moja ksywa dosłownie zabija, gdzie moja ksywa zabija. Literally I'm a killer, dało mi z mata in Spanish. Czysta wodka, nie tequila, pytają kiedy się obchamisz. Do Hiszpanii jadę na grilla, ale na jachcie żyje lawisz. To moja chwila, nadal nie mija. It's getting heavy, it's getting slavic. Ten moment był mega clean według mnie. Mega fajny, mega fajny moment clean, serio, podoba mi się. I don't think they're ready, nah, you don't have to. Gary ma duma damage, spróbuj to kurwo przeżyć. Mam broski od Cambridge, na rodzinę ma zjeżdżyć. Przestał na godzinę, god damn it. Refren też jest mega fajny, ale ten moment, gdzie on tak się zatrzymał, te mówię wam, jak dykcję ogarnie i ogarnie płynność językową, to będzie zajebiście fajnie, według mnie. Są dwie rzeczy, które ogarnie i będzie śmigał. I'm pushing the limits jak Atlas, mam was, spróbuj mnie złapać. Dam czas ci, dam czas. I'm the motherfucker. Lecę z Polski do Anglii zrobić TVP. No jakby wydaje mi się, że każdy się zgodzić, że bardziej jakby tak melodycznie i brzmieniowo lepsze są te momenty, gdzie on po angielsku leci, znaczy po polsku leci niż po angielsku. Czyli wydaje mi się, że każdy raczej to chwyci, ale jakby ja się jaram, że on próbuje i stara się i ćwiczy. Widziałem jego wywiad Adidasem dzisiaj gdzieś tam na Reelsa czy TikToku. Wyglądało to bardzo fajnie. Teraz kwestia, wydaje mi się, melodyczności, płynności i dykcji przełożyć na traki i będzie śmigać, według mnie. Z żabki mam Dunkin do nuta, jeśli nosi Dunki, raczej nie porucha mnie. Czemu Dunki? Overrated. Z żabki mam Dunkin do nuta, jeśli nosi Dunki, raczej nie porucha mnie. Jeśli nosi Nike, to nie moja suka. Dla mnie to nie tak, jebie mnie dwutak. Pytasz się czemu tak tylko o dupa. Kiedyś nie miałem, a teraz je mam. Dlaczego Youngboy nawija o łupa? Jordan Belfort, lecę do Bel... Stop this shit, bro. Jeśli nosi Nike, to nie moja suka. Dla mnie to nie tak, jebie mnie dwutak. Pytasz się czemu tak tylko o dupa. Kiedyś nie miałem, a teraz je mam. Dlaczego... Czemu nawija... ja w ogóle gadałem tego kiedyś na odcinku, że... Czemu on, że on musi dużo ruchać i cały czas w dupeczkach nawija. Odpowiedział mi, dzięki Matanie. Shoutout. Powiedział, że bo kiedyś nie miał trema. Dla mnie to nie tak, jakby mnie dwutak. Pytasz się czemu tak tylko o dupa. Kiedyś nie miałem, a teraz je mam. Dlaczego Youngboy nawija o łupach? Dlaczego Youngboy nawija o łupach? Like whooping is robić komuś coś, jakąś przykrość, czy... Jakby nie znam definicji slangu whoop. Nie wiem, co to jest whoop. Nie, niekoniecznie wiem, co to... Wiem, że whooping... A whoop your ass! Skopić ci dupę, jest takie powiedzenie. Ale czemu Youngboy nawija upa, czy co? On mówi, że Youngboy nawija, a nie żyje takim lifestyle'em, czy coś takiego? Type shit? Nie wiem, czy to dobrze skminiłem, bo nie wiem, co to jest whooping, jakby w slangu. Ale może. Tak, pytasz się czemu tak tylko o dupa. Kiedyś nie miałem, a teraz je mam. Dlaczego Youngboy nawija o upa? Jordan Belfort, lecę do Belfast, pogadać o interesach i ruchach, nie? Jordan Belfort? Coś mi to mówi. Jordan Belfort coś mi mówi, wariaty. Okej, że wiem skąd to kminie. Jordan Belfort to jest niby gość, na którym opierana była historia Wilka z Wall Street. Taki film, mi się nie podobał za bardzo. Według mnie trochę dziwny pik, że jak dużo osób mówi, że to jest najlepszy film w historii w ogóle, no dla mnie nic okej, takie 7 na 10. Jadę do Belfast, no Belfast to jest stolica Irlandii Północnej, right? A tak. Dlaczego Youngboy nawija o łupa? Jordan Belfort, lecę do Belfast, pogadać o interesach i ruchach. Nie jestem Leo DiCaprio, kurwa, czy Fryderyki i chodzę puta. Ale fajna gra, bo Jordan Belfort to była główna postać. Znaczy, że niby ten film był oparty na Wilku z Wall Street. On mówi o DiCaprio, a DiCaprio grał go. No what I'm saying? Czy Oscary on ma? W sensie on ma nagrodę, a DiCaprio walczył o Oscara dużo lat, nie? Pas pogadać o interesach i ruchach. Nie jestem Leo DiCaprio, kurwa, czy Fryderyki i chodzę puta. Ty znowu ruda do Caprio, gdy wsiadam do Caprio w moich nowych butach. Ta, w moich nowych butach. Wiem to, że chciałbyś w nich potruchta. A, w moich nowych butach, uśmiechnął, wiesz o co chodzi? W moich nowych butach, wiesz, że ludzie mówią, że sobie nowe buty kupili. A on tak, w moich nowych butach, że wiesz, że to są jego buty, wiesz o co chodzi, z kolaboracją. Butach, ta, w moich nowych butach. Wiem to, że chciałbyś w nich potruchtać, ale to nie tak, musiałem na kurwę. Musiałabyś nie spać i do tego nie śpać. Czerwona podeszwa do celu potrupa. Nie umiem przestać i to czynić cura. Manifestuję, więc musi się ura. Ale dla beatmakera? Wielki shoutout, ten beat jest mega twardy, tak szczerze. Mówiłem rok temu, że za rok na pukach, więc 2-0-4 jak Andrzej Duda. Spełnił, ciekawe, że będzie prezydentem. Musi się urać. Mówiłem rok temu, że za rok na pukach, więc 2-0-4 jak Andrzej Duda. It's getting heavy. We'll be right back.
Ej, mogę nawinąć, zostawaj mi na freestyle, shoutout. Getting heavy, I feel like shady, slim, Eminem, jestem dobry man. Yo, jestem dobry menik, dziwko, nie mów do mnie ziomek, bo nie jestem twoim ziomkiem. O, ostrzelam kurwa Biedronkę. Dobra, żartowałem, dobra. Ten drill mnie poniósł, sorry wariaty. Powiem wam tak, trochę dużo gadałem. Nie wiem, czy to się będzie przyjemnie oglądało, czy nie, ale pomyślałem, że tu jest dużo wątków i przez to, że coś tam nie znam angielskiego, to mogę się odwołać. Może mówię głupoty, może nie, niech ktoś mnie jest korektny i powiem rąk po angielsku. No powiem tak, co do kawałka. Czekajcie, ja z tego jeszcze raz przesłucham i wrócę do was, dobra? Bo ja potrzebuję takiego... jeden do 1 to 100, bo jestem ciekawy, jak to rzetelnie na mnie wpłynie, wiesz co chodzi? Czekaj. Słucham to jeszcze raz, widzowie. Jest to spoko. Jakby w takim rozstrzale, jakby słuchasz to na one take'u, to bez zatrzymywania, to wszystko bardziej tak jakby napędza się. I w jakiś sposób nie widzę tych takich rzeczy, które wytykałem w jakiś sposób w trakcie odcinka. Taki mam feeling. Jednakże są te momenty dalej, do których się odniosłem, które mi tak nie siadą mi po prostu. I w jakiś sposób zatrzymują mój hype, słuchając tego kawałka. Wiecie, o co chodzi? Ogólnie uważam, że to jest fajny kawałek i dla osób, które jakby nie są into takie pierdoły jak ja, typu wymowa czy coś w angielskim, może im to siedzieć. Ja myślę, jest to okej. Okay. Ale myślę, że to jest raczej początek czegoś nowego niż taki ready produkt, według mnie, że jakby kmini i stara się zrobić coś fajnego w tym czasie. Myślę, że jak jeszcze bardziej się podszlifuje, jeszcze bardziej się podszkoli, złapie tą fluency, złapie tak naprawdę tą dykcję, to będzie śmigać. Według mnie bardzo ciekawa rzecz, jaram się generalnie ideą, gratuluję za buty i fajna po prostu rzecz według mnie. Jednakże jeśli chodzi o brzmienie, to myślę, że tutaj jeszcze jest duże pole do popisu i mam nadzieję, że pokaże nam się na nim jak najlepiej. Tyle, dajcie na co myślicie o kawałku, dajcie na co myślicie o reakcji i zostawcie wasz widok w komentarzu. Wielkie pozdro. Elsa.